Co pani ściągnęła na dzień dobry z tego regału? Ja ściągnęłam alfabet na cztery ręce, a właściwie link, dlatego że żeby dokonać zakupu, muszę to zrobić przez internet. Także ściągnęłam sobie link, dzięki któremu mogę zapłacić za książkę i dostać ją w formie elektronicznej. Jak pani ocenia tę ofertę, ten projekt Kultura na Widoku? Bogaty? Mnie się bardzo podoba w ogóle sam pomysł wyjścia w przestrzeń publiczną z wytworami czy dziełami kultury. Czy to są książki, czy to jest muzyka, czy to jest film, to jest fantastyczne, że ludzie przechodząc tutaj mogą skorzystać z internetu, mogą ściągnąć sobie to, co ich interesuje, albo bezpłatnie, albo po sensownej cenie. Myślę, że to pokazuje, że tych źródeł legalnych w internecie dosyć sporo jest, tylko nie umiemy z nich korzystać. Czytałem w jednym z ostatnich wywiadów z panią, takim dużym bodajże w Rzeczypospolitej to było, gdzie pani powiedziała, że właśnie ten rok swojej kadencji zamierza pani poświęcić na walkę z piractwem, na propagowanie legalnych źródeł. Ten projekt chyba doskonale się w to wpisuje. My jesteśmy z legalną kulturą od samego początku, to była nasza wspólna inicjatywa w czasach, kiedy wyglądało na to, że jesteśmy osamotnieni w swoim myśleniu, bo po protestach w sprawie ACTA bardzo dużo ludzi jakby ukrywało swoje prawdziwe poglądy i chciało jakby zrozumieć otwartystów. No minął czas, myślę, że rozsądek powrócił i myślę, że dzisiaj już dużo więcej użytkowników kultury rozumie, że za kulturę należy zapłacić, że nie ma nic za darmo w życiu, nawet woda nie jest za darmo. Nawet czyste powietrze nie jest za darmo. Nie ma nic za darmo. To co, jest szansa, że ten projekt wejdzie na stałe do projektów takich krążących po Polsce? W przyszłym roku możemy się spodziewać Kultury na Widoku? Chciałabym bardzo, uważam, że to jest świetny pomysł i na promowanie samej idei korzystania z legalnych źródeł i samej kultury, która jest tutaj w sposób wirtualny umieszczona.